witam bardzo serdecznie. Pani prezydent Łodzi, panna Zanowska, pan Roman Kosakowski, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Pani prezydent, bardzo proszę. Szanowni Państwo, mam dobrą wiadomość dla wszystkich mieszkańców Łodzi. W przyszłym roku, czyli w 2015 roku, ceny wody i ścieków w Łodzi nie wzrosną. Czyli wziąwszy pod uwagę inflację, która jest jednak minimalna, ale jest, to można by powiedzieć, że woda proporcjonalnie i ścieki w Łodzi stanieją. Duża w tym zasługa przede wszystkim naszego CBIK-u, dlatego stąd i też pan prezes ze mną w tym miejscu, ponieważ to dzięki restrukturyzacji przede wszystkim tej spółki, a co najważniejsze, fantastycznej pracy pracowników CBIK-u pod przewodnictwem pana prezesa, udało nam się tak zarządzać tą spółką, że nie ma konieczności wzrostu cen dla naszych mieszkańców i za to wszystkim pracownikom na ręce pana prezesa chciałam bardzo podziękować, bo to ich zasługa i ich ciężka praca. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa ze strony pani prezydent. Chciałem też zauważyć, że to pani prezydent wskazała potrzebę restrukturyzacji spółki już w 2011 roku i to, że w tym roku nie podnosimy cen, to jest też efektem pracy pani prezydent, motywowania nas do restrukturyzacji, pokazywania obszarów, w których można tą restrukturyzację przeprowadzić. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Natomiast komunikat dla wszystkich łodzian jest taki, że ceny pozostają na poziomie z tego roku, czyli woda dla gospodarstw domowych to jest 3,95, dla przedsiębiorców 4,59, jeśli chodzi o ścieki to dla gospodarstw domowych 3,93, a dla przemysłu 7 zł.